Cześć, tutaj Ania. Zanim zaczniemy, chciałabym bardzo serdecznie podziękować patronom Dzikiego Ucha, którzy zaproponowali głosy do dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, drodzy widzowie, których głosów z kolei Wam zabrakło, które chcielibyście zobaczyć w kolejnym tego typu odcinku. Zachęcam Was również do tego, żeby subskrybować Dzikie Ucho i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dzisiaj będziecie naśladować i odgadywać głosy znanych i często lubianych, rozpoznawalnych osób. Czyli nas? Na karteczce zobaczycie imię i nazwisko. Na ekranie wyświetli się sytuacja, w której postać z kartki ma się znaleźć. Macie 20 sekund, żeby głosem tej postaci podpowiedzieć pozostałym, kim jesteście. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie punkt, konkurujecie z drugą drużyną. Dobra. Makłowicz. Dobra, tak. Panie Robercie, szacunek i miłość. Uważamy, że powinien pan zostać naszym prezydentem. Tak. Powodzenia, chłopcy! Tak. Nie macie z nami szans! Nie, żeby wam dobrze poszło, przecież to tylko zabawa. Dokładnie. Mhm. Chłopaki, uwaga, kto to jest? Dobra. Czas start. Halo? Oczywiście, tak. Przepraszam panią najmocniej. Najlepsze dalmackie wino. Oczywiście, żeś to zagrał. Zgadłeś, co? Ja już zapomniałem. Strzelajcie, chłopaki, no. Może ten. Tak, MLH go kocha. I Polska. No. Robert Makłowicz. Języka miałem, no. Pada jak jasny gwint. Na szczęście jest tutaj coś godnego uwagi. Punkt dla ciebie. Dla nas, grana w jednej. Aha, dziennie. No tak, wszystko tam. No bo wiecie, wczoraj byłem sobie, moja mamo droga, byłem sobie wczoraj na poczcie i dzisiaj też jestem na poczcie. Tak, ale nie wiem, czy dobrze to robię. Czuję, co się święci. Dzisiaj będę bogaty. Super. Krzysztof Tyniec. Tak. Jej! Aleś pokazał. Co to jest? Żarcie, a nie wygląda? O, chyda. Smakuje jak kurczak. Nie wiedziałem, a ty to... zaczerwieniłeś się, że tej białej koszulce tak strasznie widać. No, bo dlaczego się zawstydziłeś? Dlatego, że na początku, bo zawstydziłem się przez moje myśli, bo myślałem, że to jest koszulka. A jakie miałeś myśli? Mam nadzieję, że tu będzie podłożona bardzo romantyczna muzyka, żeby te zawstydzenie myśli... Pięknie, ale szanuję. Przytulić? Oczywiście. Szanuję. Pewnie przytulajcie się sami. Fajnie, kooperujemy. A ja to pies. A jakie ty masz perfumy? Nie, no słuchajcie, no to jest tak, że po prostu kiedyś to było jakoś inaczej. Kiedyś to się żyło, to było całe jakieś taka, wiecie, nie? Wiecie, nie wiecie? No właśnie nie wiem, jak to nazwać, nie? Jakby, ciężkie. No. Kamilku, ty na pewno byś wiedział. No. Miałem pierwsze jakieś skojarzenie, miałem wojewódzkie, ale wiem, że to nie, już teraz nie on. Nie, poczekaj. Kto, wojewódzki? Ale nie, wiem, nie. Że nie, powiedziałem jemu, nie tobie. A, o nie mi. Dobra, strzelajcie. Wojewódzki i... Nie, ja wiem, że na pewno nie wojewódzki, no, więc... Nie wiem. Halo, centrala! Koleś, kopsnij dychę. Trudne. Ale wiem, bo... Nie jestem takim słabym aktorem chyba. Wiesz, nie. Trudne. Rozmus chyba robi... On nie robi Królika Baxa, czy... Królika Baxa no robi, nie? To jeszcze jakbym wiedział, to może bym w tę stronę. No ale nie, no to gdzie... To trzeba... Takie koła fiury. To nie. To trzeba postaciami... Dobra, nie patrzę, żeby... Dobrze. Kochana, to po prostu ta dzisiejsza młodzież... kompletnie nie umie gotować. Dlatego za chwileczkę wejdziemy do środka i zobaczymy, jak jest w tutejszej szkole. Zobaczymy, jak jest w szkole, a ja to potem ocenię i zrobię Magda Gessler. Małą... Poczekaj, bo jeszcze jest 20 sekund. Zrobię tu małą rewolucję. Zapraszam do środka. Tup. Słuchajcie, nienawidzę polskiej szkoły. Przynajmniej nie w tym momencie, gdyż dawno już ją, prawda, zaliczyłam. Dobra, minęło 20 sekund. Magda Gessler. Yeah, ale nie zorientował się, gdyby nie to tup. Powąchaj do cholery, powąchaj. Ale i to, bo ona robi tak, rzeczywiście, tak. Ona tak gada. Ale wy jesteście dobrze w te klocki, ja to nie będę Damian, nawet wiedział. Jest drugi punkt? Ty jesteś za skromny, no. Już spytałem? Mam. Ja. Kochany...
Pomóż mi wejść do domu. Proszę. Może pan mi pomóc wejść? Wracam z mojego teatru. Mam ciężką próbę. Nie szło tym aktorom. Ja bym to zrobiła dobrze. Tutaj, aktorzy, to już nie jest to takie granie jak... No tak, ja wiem. Już możemy? Maja Komorowska? Krystyna Janda. Tak jest. Ja nie jestem taką prawdziwą szefową, ja jestem po prostu ich koleżanką, aktorką. Nie, tą głową. Wiedziałem, że tylko ta głowa może mnie uratować, nic więcej. No dawaj. Jesteście tacy piękni. O, zupełnie jak dawniej. O. Ale chciałbym się... Nie. Ale, o, gdzie jestem? Tesco? To jest... Tak! Będziemy... Dojdziemy do domu sprawnie. Jakaś Mickey Mouse. Czekaj, czy to nie, jest... Nie, to nie była moja odpowiedź. To nie jest Czesław Mozil? Czesław Mozil! To jest Czesław... Nie, nie jest Czesław Mozil! Jeszcze nie odpowiedzieliśmy. Odpowiedzieliście już właściwie. Czesław i odpowiedzieliście poprawnie! Dobrze. Sukces! Trzeba was zmylić wzrokiem. Bardzo ładnie, zrobiłeś Czesława Mozila. Poznałem po tym Tesco. Olaf ma problem. On nie przyszedł zła. Olaf nie jest, co to jest zło. On jest tak naiwnie cudowny, dobry, że... Może taki jak ja. Ja widziałem tego Olafa z... Trochę tak. No bardzo jesteś. Tylko grałeś, nie? Nie. To w drugiej części. Ten casting akurat przegrał. Przegrałeś. Z kim? Z Osentowskim. Nie, wiem, bo to był jedyny casting. On ten casting przegrał, bo akurat na niego nie poszedł. A, tak, to prawda. Po pierwsze, spóźniłam się do pracy. Magda Gess. Ponieważ nic na razie, proszę nie mówić, bo parytet ekonomiczny i zawyżenie wszystkich stosunków makroekonomicznych, ja po prostu sprawując funkcję prezydenta Warszawy, wiedziałam o tym, że musimy bardzo oszczędnie ustawić budżet. Bum, bum, bum. Hanna Gronkiewicz. Balc. Ja grałam w teatrze Pukiełką, już nie pamiętam kogo, chyba jakąś czarownicę w jakiejś bajce. Ty. Choć ty, przez chwilę myślałem, że ja też jesteś najsłabszym ogniwem. Tak. Kazimierza Szczuka. Kazimierza Szczuka. Prawda? Słynny jamnik. Ojej. Jamnik? No, jakiś znak Batmana. Jamnik. Dobra, czekajcie. A podłożyć ci miskę? Proszę państwa, spóźniłem się dzisiaj do pracy, bo kukuryku, no przecież albo się ma, albo się nie ma. No to ja nie mogłem nie pójść do pracy, ale się spóźniłem, przecież to nie jest moja wina. Pamiętajcie państwo, że nasza Polska to jest tylko nasza, jest najmojsza. Polska jest jedna. Naszym wyborem jest... Wałęsa! Musiałem przygotować się i w starym stylu do obrony, do ochrony na miarę możliwości. Ale pod Michnika, ale to pod Michnika, tak. Ale podobny. O, żeż w mordę, to przecież ja nie wiem na... Okay. Ja bym nie wiedział, jak to zrobić, no. Moi drodzy, mój dziadek nie pracował w Wehrmachcie. Ja wiem, że Jarek oczywiście będzie mówił i Jacek, że tak było, ale tak nie było. Ja bywałem na zachodzie, bywałem na wschodzie, bywałem na północy, bywałem na południu, bywałem w centrum. Teraz jestem w centrum wszechświata. Chcę rządzić wszechświatem. Z jednej strony, no to ten trop pierwszy jest dosyć oczywisty dla mnie, ale nie było wady wymowy nie właśnie, było, więc... ale może nie chciał jej dawać w trakcie, jak już tak zaczął. Nie chciał, że tego. Że to gdzie idziemy najłatwiejszy. No dobrze, Donald Tusk. Tak jest. Dobrze. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Dziadku, na czym polega TikTok? Daleko jeszcze ten TikTok? Daleko jeszcze on jest? A powiem tobie, że ten TikTok to jest taka platforma, gdzie są krótkie filmiki.
La, ba, 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 ba. Daleko jeszcze! Ja nie umiem tego zrobić. To jest trudne. Miałem to samo w tym odcinku. Wiemy, no. Jesteś Jerzym Szturem. Tak jest! Niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiaty byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą! Aczkolwiek trudno. Takie barwa jest taka trudna. Chciałem wam warunkami podpowiedzieć. Ale ładnie, no. I to. Baksiu, gotowy? On ten już jest w roli, bo ja, on już był w postaci. Ja już byłem tam, no bo mówię, co nie dogram, to nie wyglądam. Ja spojrzałem, o coś mu spadło, żołądek go chyba bardzo ta kawa. Boli. Może cukru tam. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Przygotowywałem się do tej roli, walcząc z lwami w klatce. I tak jak mówiłem, kiedy wchodziłem pierwszy raz na dzień zdjęciowy, że tanio skóry nie sprzedam. I tak się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za... Mariusz! Buciadowski! Możecie być pewni. Tanio skóry nie sprzedam. Bo to jedno tym jednym zdaniem. Tym jednym zdaniem. Ja wiem. Teraz już kojarzę, tak. Co? No tak. Znaczy właściwie to się tego spodziewałem. Wiadomo, od niedawna jestem w biznesie filmowym. Tak. I generalnie myślę, że idzie mi to śpiewająco. I właściwie... A co, Emilo? A wiesz co, nie mamy kontaktu. To jest Doda. Dorota Rabczewska. Dobre. Nie, bo ja nie jestem materialistką, ja się w ogóle nie przywiązuję do rzeczy. Przepraszam, pani Doroto, ja bym chciał zagrać pani nowy film. No właśnie. Wszyscy byśmy chcieli. Ojej, kurde, to ja nie wiem. Dawaj, no. Bo ja nawet nie znam nie znasz? Dobrze tak tego. No, no a ja? A w ogóle ja nie wiem, czy to jest ta artystka. No to będzie najlepsze! To jest lepsze, dawaj. Dobra. Dawaj, no. No dobra, no ale widzisz, ja śpiewający... Dobra, zaczynam. A stoję pod prysznicem i tańczę tu. Kiedy matunio wejdzie, to ja będę uśmiechnięta. La. Nowy balsam kupię dziś, wtedy przyjdzie tu mój miś. Mój matunio uśmiechnięty. To jest Zuzanna Irena, nie pamiętam nazwiska, czyli pseudonim Sana. Sana! H na końcu. Nie znasz? A co myślałeś? Nie mam! Pierwszy raz usłyszałem! Sana? Ta dosyć znana wokalistka. No. Ty radia nie włączasz w aucie? Nie. Nie ma opcji. Nie ma. Jak słyszę już was w reklamach, to od razu muszę Spotify'a. Śpiewasz pod prysznicem. No. Tak. Odpowiedź tak. O nie, dobra. Okej. Okay. No, to zła kobieta. Ty już wiesz? A jak? Tak, zabiję was. Zabiję was. Moje są kobiety. Czarek, nie teraz. Moje są kobiety. Tak, zabiję was. Zabiję was. Bo to są kobiety. Bo to zła kobieta była. Za mizogin. Co, jak widzicie? Nasza odpowiedź to Bogusław Linda. Jest. Normalnie, bo to zła kobieta była. Chociaż ten cytat jest tak prosty, tak naprawiający. Zabiję twoją matkę, babkę, zabiję wszystkie twoje króliki, a na końcu spalę ci dom. Spalę ci dom. Bo wiecie, bo ja bym bardzo chciała z wami właśnie tam być, tam się cieszyć tym, no tylko mam tutaj taką swoją wyspę, do której zapraszam gości, tam znanych aktorów, nie to co was na przykład, nie, cenionych ludzi i tak dalej. No a tu na mojej wyspie jest przyjaźń, więc wybaczcie, ale zostanę tu u siebie i no, bo to kiedyś to było. Tak, ale to jest bardzo ciekawe, że takim tropem intelektualnym to odgadywanie się
się odbywa. Bo rozumiem, że kwestia tutaj bezludnej swojej wyspy jest ważna, tak? Ja mi się, wiesz, to skojarzyło z jakąś typiarą, która jest jakimś takim hostem w jakimś programie, gdzie no są właśnie, ludzie no właśnie. Jakiejś wyspie. Nie, bo ja pomyślałem, o Oninie Terentie. Ja to tylko Kinga Rusin kojarzę z takich, że ale to ja już nie. Teraz to już na tych wyspach to już wszystko... Nie. To, jeżeli tak, to ja bym... Ale to Nina, Nina, tak? To kolejna, tak. Która nie mówi R. Ja... Mam mówić? Nie, to też nie, to na Ninę, to oczywiście, że na Ninę, tak. Bo nie skojarzyłem. Pani Nina Terentie, tego już tak programu strzelamy. Nie ma. Tak strzelamy. Dawno, z 500 lat, nie? Tak, to Nina Terentie. No. Mówiłem, że trafi. Jezu, on jakimś ten, intelektualnie się zdziwił. No intelektualnie, bo... Jestem kobietą bardzo szczęśliwą i hojnie obdarowaną. No bo pani Nina Terentie jest dosyć charakterystyczna, a ty tak jednak odwołujesz się do naszej... Matuniu ma kupce ludzi bez R. kulturowej. Jejku, ona też chyba była bez R. No. Ja muszę wykręcić. Słuchajcie, nie będę mogła pojechać, bo mam koncert i moje psy, których mam miliony. Po prostu one też muszę je nakarmić. O, kukuruku, kukurutku. Mam tutaj takie rękawice, tak, muszę je wrzucić do prania, dlatego nie mogę... Ultrafiolety, dobra, to jej wiemy, podniety. Wiemy. Naszym zdaniem to mamo, jest... smutno mi! To jest Violetta Villa, nie przerwiesz mu. Minęło 20 minut, a nie 20 sekund. Tak, minęło właśnie 20 minut od startu. I czy to jest nasza odpowiedź, prawda? Tak, zgadza się! To tak. Jest Violetta Villa. No nie, teraz ja. Dużo wzruszeń i ja przeżywam i ci, co przychodzą mnie posłuchać. No wiesz, ja przyjechałem z Francji, wiesz, mam takiego psa i... Kusek, chodź tu, Kusek, tak właśnie... Kusek, chodź tu, zostaw, nie żri tego, Kusek, chodź tu. No i ja trochę gotuję i trochę sprzątam, ja jestem taki, no taki Thermomix, tylko że gadam, no. Pascal Brodnicki. O, oui. O, z nazwiskiem, Nawet jest taki trik, że jak jeszcze karpia jest żywa, bo w Polsce się kupuje karpie żywe i on później pływa w wannie, nie? To dodaje się troszeczkę octu jeszcze, jak on żyje. Ale naprawdę, wiedziałem, no. Że on jest wdzięczny bardzo do robienia. No. Cześć, maleńka. A, no tak. Jak się ty masz? Co? A? Tobie się wydaje, że ja tylko tak umiem mówić, ale ja umiem mówić na wiele innych sposobów. Ale dla tego, żeby ten wieczór zakończyć jakimś tentegowaniem z tobą, wybrałem ten głos, który jakoś najbardziej mi leży. Poza tym twoje duże oczy na mnie ładnie patrzą. Dobra, to jest proste. To jest Donald Tusk. To nie jest nasza odpowiedź. Zaczujemy. Jarosław Bobera. Lucian A. Lucian. Król Lucian. Co to za jakieś obłąkańcze wrzaski są? Nie mogę się przez nie skoncentrować na ideale, który sam ucieleśniam. Zaczynamy? Tak, jesteśmy gotowi. Proszę pana! Tak nie może być! Pańskie dzieci to są złośliwe obesrańce! Obesrańce! To jest ta... Przyniosłem pa... Ale jaja, pańskie dzieci, panie Fertku, to są po prostu obesrańce! No nie ten, nie Arnold Boczek. Nie, tam, no właśnie. Czy, panie Fertku? Nie no, Smoleń na pewno, nie? Smoleń? Tak. Bogdan Smoleń? Smoleń, no kurde. Bo listonosz, będę szczery, potrafi czytać litery. Przysyłam pozdrowienia. Your children is amazing. No, I don't like it. Cisza. Oh, yeah, you are top model. Piękna jesteś, jesteś piękna. Przyjedź do mnie do Stanów i będzie fajnie, zobaczysz. Ubiorę cię i będzie fajnie. Oh, amazing, bo byłam ostatnio we Francji. No jakie tam widziałaś modne przedsięwzięcia? Pani Joano.
Pani Joanno Krupo z Kalifornii. Yes, USA. Z Kalifornii. Hell yeah. Prawie nie przeszłam high school, poza dużo dni, nie wiesz... Wagary. Za dużo wagarów było, tak. Ale no, zakrzyczałeś. I pogiąłeś ten papier. Your children are amazing. Yeah, it's amazing. Moje słabe strony? Proszę bardzo. Nie mam słabych stron. Ja już wiem, kto to ja jest. Też. Moje słabe strony są takie, że nie ufam pewnym kobietom. To jest Jarosław Kaczyński. Mhm. Jesteś prawie blisko. Z Lechem. Prawie blisko. Tak czy inaczej, mam jedną wadę. Ale nie powiem. Już? Już. 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 Proszę. Bogusław Linda. Brawo. Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Tak wow, to wow, jednak ona cały! Tak jest! Mam wiele słabych stron, ale jestem barmanem na tym dancingu. Prawda, jestem King Bruce Lee Karate Mistrz, ale nic nie zniszczę, ponieważ zaraz wskakuję do mojego... Papa mobile! Ale gdzie to są słabe strony, panie Piotrze? Wiele tych słabych, przyzarty jestem, słabych stron posiadam, ale mam nadzieję, że nie będę musiał ich... Wiem, że to nie jest wiemy, podobne. Wiemy. A niesamowite jest to, że mówisz, że jesteś zdarty, a i tak jesteś dwie oktawy wyżej niż pan Piotr. No tak. Tak. Możemy pomarzyć sobie o takich... Ja jestem King Bloom z Leo. Karate mistrz! Jestem Piotr Frączewski. Na tym dancingu! Tak. Nie uważam się za aktora śpiewającego. Jest takie pojęcie, którego do dzisiaj nie rozumiem. Ta, pierwszy piękny. Raper nie było jeszcze stringu. Dobrze, jedziemy dalej. Dalej. O Jezu, przecież nie zauważyłem, ale tak spojrzałem tylko, spokojnie. Ale co, nie widziałeś? Ty nie umiesz czytać. No więc, bardzo mi się podobał ten film. Nie pamiętam tytułu, bo byłam wtedy nagrzana dosyć mocno. Ale już jestem porządna. Wiem. No i co? Zaszalałam, no, chociaż nie pamiętam tekstu. Okay, ja wiem. No jest parę koleżanek. Nie, ja mam... Nie. Dawaj, to jest ten. Agnieszka Chylicka. Tak jest. Masz bajer normalnie jak naczelnik urzędu skarbowego. A ty już chciałeś jakimś osobistym tropem. Oj, dawaj tam. To piękne kino wojenne, gdzie wysoki rycerz ściął wielkie trzy głowy naraz. Tym rycerzem byłem ja, ale jest to mój ukochany film Simba. Wiktor Zborowski. Ostatnie Zborowski. No nie oglądaliście Ogniem i Mieczem? Nie, no oglądaliśmy, ale się zastanawiałem. Spójrz na gwiazdy, bo z nich patrzą na nas wszyscy władcy z przeszłości. Na początku myślałem, że jesteś jakimś. Ja myślałem, że jakiś. Kucharzem. A ja myślałem, że Wajda. Że Wajda. Nie, no gdzie? Nie, tak, Wajda nie. A jak on tam byłby, pan. Tak, panie, proszę. Od dawna wiadomo, że nawet samica jelenia wybrałaby mecz piłki nożnej, a nie romantyczną kolację. O 19:58, kiedy zachodzi słońce. Wszyscy zasiadamy, żeby oglądać meczowe studio, zamiast jeść. Tylko ja już mam parę na przykład pomysłów. A widz, no ja mam jeden pomysł, ale no nie mogliśmy... Pierwsze skojarzenia są najlepsze. No, no to dobra, Krystyna no. Czubówna. Puszczyk mszarny jest w Polsce niezwykle rzadką sową. Ale tak, równie dokładnie. Dobrze mogłaby to być, ale nie, jednak trochę dał czułości, bo mogłoby to też być Iwona, po prostu, system, ten, albo... David Attenborough. A może być partner? Partner? Piotruś, chodź ze mną, zobaczymy sobie koniki. Będą koniki, później przyjdą ci aktorzy i co będzie? Lepiej iść na mecz. Mam konny mecz. Jak się idzie na film, pojawiają się ci aktorzy i wszystko. Pier... Tak jest, Piotruś. To jest
Nietrzeźwy Andrzej Wajda. No tak. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. Mogę? Jak sobie zostałam! Jak się... Ale to nie ma, to naprawdę... Oni tak bum, 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 ja nie... Ja naprawdę nie wiedziałem, jak to się wydaje, jak już to tak mignęło. No, no ale to tak, tak. Ale co, punkty będą? Nie? No, punkty pan mówi, nie, 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 dajcie spokój. To co, to nic nie będzie, nie? Raczej chyba będzie to aktorka, nie? Ale co, znana, że to była jej rola? Mogę taki mały ten, podpowiedź taką przez kaszlnięcie, że nikt nie zauważy? Nazwisko! Kabaret! To ja tutaj... Pakosińska. Brawo! Jak na to wpadłeś? Dobry jesteś. Choć się nie trzymam, jak stoi damie. Proszę państwa, naprawdę głupio powiedzieć, ale ten wypadek, który zrobiłem jeżdżąc śladem Bawarii, był wypadek, poślizgnąłem się na Pecorino Romano i wpadłem do dziury, gdzie była pizza a la Stroganów. Właśnie, uwielbiam zeznawać tutaj u was na lubelskiej komendzie, bo daje mi to szansę spróbować lokalnej kuchni, którą osobiście uwielbiam, a la Stroganów. Ale piękne, panie Robercie, że pan jeździł śladami całej Bawarii. Tak, Bawarii. W Lublinie, prawda? Brawo, słuchajcie. Panie Robercie. Ależ on żre koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę. Chciałbym tutaj wnieść toast za mojego najlepszego przyjaciela. Uuu, jaka piękna malutka się schulnia jeszcze. No tak. Intelektualny trochę. Świadomość kulturowa. Cezary Pazura. Tak jest! To mlecznik. Chyba ostatni w sezonie. No, dawaj. Guamargios. Dawaj. Znaczy Gamargios. Gamargios. Dajcie sekundę. Nie, to pewnie jakaś... No i mówiłem ci, baranie, że masz za nią nie wychodzić. Znaczy ona za ciebie. No tak. Nie wyjdzie. I my, mimo że będziecie robić ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ta ti ta 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 ta. Cezary Pazura. Pazura. Ale ładnie, od razu wiedziałem. Ładnie, ładnie, ładnie. Hej, man! Jestem DJ Czarek, syn elektryka z Marek. Wygraliśmy? Wygraliśmy? Zdobywacie 14 punktów. O. Wygraliśmy! Wielkie brawa, wielkie brawa. Słuchajcie, parę miesięcy nas nie było, ale wróciliśmy i patrzcie. I tak im dobrze poszło? Chcieliśmy z tego miejsca pozdrowić Maksymiliana, Kamila i kto jeszcze tam z nimi jest? Matunio. Kwietunio. No i Kwietunio. Pozdrawiamy was, no przykro nam, że jesteśmy lepsi. Naprawdę, naprawdę nie zgadliście, ale kto nie zgadł u was? Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Piotr Wernicki, Tomasz Mak. To tyle. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Trzymajcie. Jeżeli wam się podobało, piszcie w komentarzach, że nas kochacie. Że... co? No bo właściwie nic innego nie piszcie, no bo po co? Tak. Jeżeli wam się nie podobało, też piszcie na przykład słabo ten Bałęsa, albo... Obserwujcie kanał i obserwujcie nas, nawet jak wam się nie podobało, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak się naprawiamy, poprawiamy. Jak się naprawiamy. Tak, jeżeli chcecie dostawać nasz newsletter, kliknijcie czerwony przycisk poniżej. Biorąc pod uwagę to, jak się z Krzysztofem umawia, to będzie raczej newsletter, Newsletter. Przepraszam cię bardzo, ja mam teraz dużo... O, chyba się źle umówiliśmy. No co ty nie powiesz, no? Tak? Przepraszam, a kto cały czas teraz siedzi i tutaj niańczy córkę? Naskoczyłeś na moje dziecko? Chłopcy się dzisiaj umili na... Ja nikogo nie naskakiwałem. Chłopcy się dzisiaj umili na rondzie. Nie, po prostu na rondzie i...
czekaliśmy na przystanku po drugiej stronie ronda. A tak, i spóźniłem się 10,5 minuty, ale to ciągle kwadrans studencki. Wszyscy mamy to na sobie. Dla Krzysztofa proponuję... delikatna uwaga w stronę wyjazdu z Warszawy jest niestety ciężka. No ciężko, bo jak, ciężko jak się jeździ dla... na rolkach. Na gitarze gra. Żabawa. 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 W styrofo. Fuck.